Cześć, oto jestem z kolejnym filmikiem i dzisiaj przychodzę do Was z książką, która jest nierozerwalnie związana z ekranizacją. To sobie uświadomiłam podczas czytania tej książki, ponieważ cały czas obrazy z serialu stały mi przed oczami, a postaci miały twarz aktorów, którzy odgrywali w tym serialu konkretnych bohaterów. Mówię tutaj o książce Kariera Nikodema Dyzmy. No i postanowiłam jeszcze również w tym filmiku wspomnieć o paru innych książkach, które według mnie również są już nieśmiertelnie związane ze swoją ekranizacją, ponieważ ekranizacja jest tak znana, że nie można tytułu książki jakby oddzielić od tej ekranizacji, ponieważ tak jak już mówiłam wcześniej, bohaterowie kojarzą się od razu z aktorami, którzy odgrywali rolę w danej ekranizacji. Także na koniec jeszcze wspomnę o takich moich książkach, które bardzo, bardzo kojarzą mi się od razu z ekranizacją, ale najpierw chciałam powiedzieć troszkę więcej o tej jednej książce i jest to Kariera Nikodema Dyzmy Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Książka, którą czytałam już znając oczywiście serial z Romanem Wilhelmim, bo wiem, że tych ekranizacji było więcej, natomiast ja oglądałam tylko widziałam jeszcze film z Cezarym Pazurą, ale on jakoś w ogóle nie zapadł mi w pamięci, natomiast ten serial kultowy już dzisiaj, myślę, z Romanem Wilhelmim i owszem, zapadł mi w pamięć i to bardzo. I muszę powiedzieć, że ten serial jest wiernym odzwierciedleniem książki. Tam praktycznie scena po scenie jest wszystko przełożone 1:1 na ekran. Jest to historia człowieka, Nikodema Dyzmy, który pod koniec lat 20. XX wieku mieszka w Warszawie i stara się tam znaleźć pracę, niestety bezskutecznie. Mieszka gdzieś tam kątem, wynajmuje pokój u jednej z rodzin warszawskich, i generalnie jest człowiekiem bardzo zrezygnowanym i nie do końca wie, co za sobą począć. Aż pewnego dnia zupełnym przypadkiem wchodzi w posiadanie zaproszenia na raut dla urzędników państwowych i dla wyższych sfer, i postanawia to wykorzystać. Postanawia pójść tam i w końcu dosyta się najeść. Taki jest jego plan, natomiast wszystko układa się dosyć nieoczekiwanie dla samego Nikodema. Sprawy tak się toczą, że zostaje on wzięty za jednego ze swoich, czyli z kręgu elity, i on to oczywiście skrzętnie wykorzystuje, wspinając się coraz wyżej po szczeblach, docierając właściwie na sam szczyt. Jest to książka, którą Tadeusz Dołęga-Mostowicz napisał po pewnych wydarzeniach i tutaj opowiem taką, historię, legendę odnośnie okoliczności powstania tej powieści, a mianowicie autor wówczas był dziennikarzem i krytycznie krytykował ówczesną władzę sanacyjną Józefa Piłsudskiego, czym oczywiście naraził się tej władzy i ludzie marszałka porwali go i dotkliwie pobili. W odwecie Tadeusz Dołęga-Mostowicz napisał tę książkę, która oczywiście miała być krytyką tamtej władzy, miała ukazywać, obnażać jej działania i powiązania towarzysko-polityczne i to, jak można było zrobić karierę nie poprzez swoje umiejętności, tylko dlatego, że miało się właśnie jakieś znajomości, należało się do tak zwanej elity, towarzystwa i to otwierało drogę do kariery. Takim właśnie człowiekiem jest Nikodem Dyzma, człowiekiem znikąd, bez żadnego wykształcenia, bez żadnej wiedzy, a tylko dlatego, że został wzięty za swojego czyli za osobę z towarzystwa wszystkie drzwi stoją przed nim otworem i może się wspinać po szczeblach kariery. Jedyną osobą, która nie daje się na to nabrać, jest hrabia Ponimirski, Żorż Ponimirski, który od razu demaskuje Nikodema Dyzmę i ma jedno zdanie na jego temat, a mianowicie, że to prostak, cham i oszust. No ale Żorż Ponimirski uchodzi za wariata, więc któż by go tam słuchał, tego co on ma do powiedzenia. Zresztą jest genialna scena końcowa właśnie kiedy Żorż Ponimirski jakby obnaża Nikodema Dyzmę. Mówi, król jest nagi i śmieje się w twarz temu całemu towarzystwu. No ale tak jak mówię, uchodzi za wariata, więc nikt nie bierze jego słów na poważnie. W serialu genialnie te role odgrywa Wojciech Pokora i pomimo, że to jest drugoplanowa postać, to jest to tak wyrazisty bohater i tak genialnie zinterpretowany właśnie przez Wojciecha Pokorę, że ja żałowałam, że tak mało scen z nim było. No Wojciech Pokora jeszcze troszkę tę postać przerysował i tak troszkę w sposób komiczny ją przedstawił, że naprawdę polecam obejrzeć serial. No oczywiście książkę przeczytać również polecam. Inną postacią bardzo zapadającą w pamięć, ale też bardzo ważną dla całej tej historii jest Leon Kunicki, a właściwie Leon Kunik, ponieważ on zmienił swoje nazwisko, aby brzmiało ono bardziej z szlachecka. Jest to człowiek bardzo majętny, ale wszedł w posiadanie tego majątku no, w sposób nieuczciwy. Parał się też kiedyś lichwiarstwem. No i pochodzi, no, był zwykłym kelnerem, także on nie pochodzi z towarzystwa. Natomiast wykazuje się ogromną wiedzą na temat gospodarki, ekonomii i podsuwa Nikodemowi Dyzmie genialne rozwiązania, które ten potem przedstawia je tam wyżej jako swoje, a dzięki temu rośnie jego legenda w towarzystwie, uchodzi za człowieka niesamowicie inteligentnego i takiego, który znajduje rozwiązania na wszelkie problemy. A Leon Kunik oczywiście nie ma możliwości zrobienia kariery, ponieważ on nie ma tych powiązań w towarzystwie, za nim nikt nie stoi, także wszelkie drzwi dla niego są zamknięte. Pomimo tego, że no, jego rozwiązania są genialne i ten człowiek ma naprawdę wiedzę w konkretnej dziedzinie. Jeszcze inną... Aha, jeszcze zapomniałam powiedzieć, że Leona Kunickiego w serialu fenomenalnie gra Bronisław Pawlik. A jeszcze inną postacią, również taką niezapomnianą zarówno w książce, jak i w filmie jest Krzepicki, czyli doradca Nikodema Dyzmy. W serialu gra go Jerzy Bończyk. No i oczywiście jest to człowiek, który stoi za Nikodemem Dyzmą i podszeptuje mu wszystkie krok po kroku, co on ma, jakie kroki ma kolejne wykonywać, co ma mówić, jakie decyzje podejmować. No oczywiście cały splendor i chwała spływa na naszego Nikodema Dyzmę, człowieka znikąd, którego najlepiej określił Żorż Ponimirski. No, także jak widzicie, ciężko jest mi oddzielić książkę od serialu i cały czas opowiadając o tych postaciach mam przed oczami aktorów, którzy odgrywali te role i no to jest naprawdę serial fenomenalny, ale zapytacie, czy warto czytać książkę? Oczywiście, że warto czytać książkę, bo zawsze warto przeczytać książkę, bo to jest pierwowzór, bo to właśnie Tadeusz Dołęga-Mostowicz całą tę historię wymyślił i stworzył genialną postać Nikodema Dyzmy, w serialu grają Roman Wilhelmi i Nikodem Dyzma już na zawsze będzie miał dla mnie twarz Romana Wilhelmiego. Jest to postać uniwersalna, ponadczasowa i myślę wiecznie żywa. Także zachęcam Was bardzo do tego, aby przeczytać karierę Nikodema Dyzmy i obejrzeć serial z Romanem Wilhelmim. A teraz jeszcze pomyślałam sobie, że skoro tak bardzo ta książka kojarzy mi się z ekranizacją, to wspomnę parę tytułów, które myślę ze swoją ekranizacją są po prostu nierozerwalne, ponieważ ekranizacja jest tak popularna i tak bardzo gdzieś tam w głowach nam wszystkim, myślę, siedzi, że myśląc o książce automatycznie myślimy o ekranizacji. I najpierw powiem Wam o tytułach, które i czytałam, i widziałam ekranizację. I pierwsza książka, Lot nad kukułczym gniazdem. Genialna ekranizacja tej książki. Zresztą tutaj jest okładka filmowa. Jack Nicholson ze swoim zawadiackim uśmiechem. No zawsze, na zawsze już pozostanie dla mnie McMurphym. Polecam zarówno książkę, jak i film. Książka o drodze do wolności. Może, chyba tak można jednym zdaniem tę książkę określić. O locie nad kukułczym gniazdem po prostu. Kolejna książka, Faraon Bolesława Prusa, no i również niezapomniana ekranizacja i niezapomniana kreacja Jerzego Zelnika. Fantastyczna zarówno książka, jak i film. Bardzo, bardzo polecam. To też jest zresztą książka, która znalazła się na liście moich ulubionych książek z zeszłego roku. I jeszcze jeden tytuł, którego nie mam fizycznie, to jest Misery Stephena Kinga. Ja wiem, że Stephena Kinga można by wymienić wiele ekranizacji, ponieważ Stephen King jest bardzo chętnie ekranizowany. No, chociażby Lśnienie, też z genialną rolą Jacka Nicholsona, ale jednak dla mnie Kathy Bates w roli psychopatycznej morderczyni to na zawsze pozostanie dla mnie najlepszą jej rolą i najlepszą ekranizacją Stephena Kinga. Niezapomniana rola tej aktorki w tym filmie. Teraz dwa tytuły, których jeszcze nie czytałam, ale no, ekranizacje są tak znane, że nie sposób po prostu patrząc na tę książkę, nie sposób nie pomyśleć od razu o ekranizacji. I tutaj mam książkę Greg Zorba, Anthony Quinn i jego słynny taniec. No, chyba każdy to zna, nawet jeżeli ktoś nie widział filmu, to i tak tę scenę kojarzy. Także ja koniecznie muszę przeczytać książkę. Zbieram się do tego już od dosyć dawna, ale jeszcze jakoś mi się nie udało. I kolejna książka to jest taki wyrzut sumienia, czyli Przeminęło z wiatrem, ciągle nieprzeczytane, ale ekranizację uwielbiam, no jest genialna, kocham ten film. Scarlett O'Hara i Rhett Butler, to już na zawsze będzie Vivien Leigh i Clark Gable i wiem, że jak będę czytała, to, no to będę ich miała przed oczami. Mam nadzieję, że w tym roku w końcu mi się uda przeczytać Przeminęło z wiatrem. Trzymajcie kciuki. Jeszcze jedna taka książka, której nie czytałam, to Ojciec chrzestny, a której właśnie ekranizację uwielbiam. I no, Marlon Brando jak żywy będzie stał przede mną, jak tę książkę w końcu będę czytała. Mam nadzieję, że nastąpi to bardzo niedługo. No i oczywiście Al Pacino również, to jest jeden z moich ulubionych aktorów, no także bardzo polecam oczywiście ekranizację, a po książkę koniecznie muszę sięgnąć. I jeszcze mam tutaj książkę Wichrowe wzgórza Emily Brontë. To jest książka, która mi się, szczerze mówiąc, no nie podobała, nie zrobiła ona na mnie takiego wrażenia, jakiego się spodziewałam. Natomiast potem obejrzałam ekranizację. Grał tam Ralph Fiennes, to jest kolejny aktor, którego ja bardzo lubię. Nie tylko dlatego, że jest bardzo przystojny I powiem wam, że ta ekranizacja zrobiła na mnie ogromne wrażenie i no i tak trochę inaczej spojrzałam na tę historię. Także być może po tej ekranizacji kiedyś się skuszę i przeczytam jeszcze raz Wichrowe Wzgórza i być może odbiorę ją inaczej. Któż to wie? Dobrze, no to tyle jeśli chodzi o Nikodema Dyzmę, to tyle jeśli chodzi o książki, które gdzieś tam na myśl od razu przywodzą ich ekranizację. Napiszcie, jakie wy macie tytuły, takie, które od razu kojarzą wam się z ekranizacją, tytuły, których bohaterów od razu kojarzycie z aktorami odgrywającymi rolę w filmie czy w serialu, bo to oczywiście tylko niewielki ułamek, te tytuły, które ja tutaj dzisiaj pokazałam, ponieważ fantastycznych ekranizacji książek jest bardzo, bardzo wiele. Także oczywiście komentujcie, a ja wam już bardzo dziękuję za oglądanie i pozdrawiam serdecznie. Do następnego razu. Pa!